Siemanko wszystkim. Siemanko z Toskim. No, w końcu się doczekaliście. Zaczęliśmy nagrywać razem. Nie będę sam, tylko razem nagramy to rodzinnie. Te pytania i odpowiedzi, które były pytane bodajże 20 któregoś października zeszłego roku. Ale jak mówię, nie zapomnieliśmy o Was. Po prostu się trochę to przeciągnęło. Ogólnie to był mój pomysł trochę razem, że tak jeszcze powiem, pomysł od starego nerkowca, żeby nagrać coś większego na 777 odcinek. No i też dlatego tak się stało, że będzie odcinek i suchar na końcu. Także jeżeli chcecie tylko posłuchać suchara, przewincie sobie filmik, tak nie wiem, około minutę przed końcem, to tam powinien być sucharek. A jak Was interesuje całość, no to wtedy, no teraz, tak musicie od początku słuchać. Je vous dis bienvenue à tous et j'explique la situation pourquoi c'est long. D'accord. Dobra, to co, zaczynamy, nie? No i mała też tu z nami będzie. Niech się przyzwyczaja. Skąd pomysł na suchary? Co, no? Première question. Skąd pomysł na suchary? No, stąd, że stwierdziłem kiedyś, że dobrze mi to idzie wśród znajomych, to myślałem, że może wrzucę coś też do internetu i się będzie coś działo. Co prawda szału nie ma, mało ludzi ogląda, ale jako hobby może być. Serzas, pukła se idę a propos sa blag. Czy wekesz explique plus à toi ou se suffisant? No, se suffisant. Se stąd kesz się robi. W opisie kanału jest, że miały być gry. No, owszem, na początku był pomysł, miałem taki pomysł, żeby kanał był tylko z grami, bo dużo tego ludzi nagrywało, to oglądałem. No, ale nie mam czasu grać, jeszcze trzeba mieć lepszy sprzęt, a nie tam stare gówno, które mam za sprzęt. Także no nie będę w ogóle się na ten temat za bardzo wypowiadał, ani ćwiczył. No i nie będzie raczej gier na kanale, a opisu zapomniałem w sumie zmienić. Ça a propos que ça chana wej, a propos żu. Pas à propos blague. Et pourquoi c'est ça différent? Et je voulais être une pour jolie sortie de neuf, mais je n'ai pas regardé, alors je suis obligée pour porte. No, żona mówi, że nie chciała okularów, ale z okularami jakoś wygląda bardziej jak jakiś profesor czy coś takiego, także dlatego założyła. Taka dygresja, po prostu będę tłumaczył jej, co ja mówię, a wtedy co ona powie, to też wam tłumaczył. Tak jak umiem, bo aż tak nie umiem. Ulubiony kawał, nie suchar. To jest ciężka sprawa, bo mój ulubiony kawał jest właśnie sucharem i jest bardzo krótki, że są same plusy, jak na cmentarzu. No, cóż, no to jest mój ulubiony suchar, zawsze go można użyć. Ça va, propos ça, Meyer Blag. Tu as quelques Meyer Blag? Je sais pas. Si tu connais Blag, à ton vie. Je connais, mais... Tu sais que Blag en français, quand tu traduis en polonais, c'est pas drôle. C'est ce genre de choses. C'est même aussi... No, zapytam o to samo pytanie, czy ma jakiś ulubiony kawał, no to ma kawał, ale jakiś po francusku i nie da się go zrozumieć po polsku, także nawet nie chcę go mówić, a ja się cieszę, bo nie będę musiał wymyślać i wytężać mojego mózgu, żeby to tłumaczyć, także pasuje mi to jak najbardziej. Jak się poznaliśmy? Seka, monu, rekontr. Internet. Tadam, jak się poznaliśmy? Internet. Ha, brawo, koniec. Nareczka. Nie no, faktycznie poznaliśmy się w taki sposób, że wszedłem sobie na stronę typowo, tak jak my mamy Badu czy jakieś tam, w sumie nie wiem jakie mamy strony, nigdy z tego za bardzo nie korzystałem. Wszedłem na taką typowo afrykańską stronę, żeby poznać ludzi. No i tam się poznaliśmy, zagadaliśmy od słowa do słowa, wyszło tak, że stwierdziłem, że pojadę tam do niej. Byliśmy chwilę, wróciłem, wtedy znowu tam pojechałem. Tam się u żony właśnie na wybrzeżu Kości Słoniowej się pobraliśmy. No i teraz siedzimy w Polsce aktualnie i co będzie dalej? Zobaczymy, nie? Je dis que je parti à ton pays, revenu, parti encore, nous fait Maria Żlaba et maintenant nous sommes Polony. A Kościerzyna. Si on veut que nous rencontrer ça bien, peut-être je ne sais pas sa story time ou chose, et on peut faire ça comme on appelle en bas.
Żona mówi, że jakbyście chcieli... A nie, bo telefon spadnie. Żona mówi, że jakbyście chcieli coś więcej o tej historii, tak no, tak bardziej z detalami czy coś, no bo nie będę się tutaj nad tym rozwarstwiał za bardzo. To wtedy w komentarzu można pisać, to zrobimy osobny odcinek typowo na ten temat, bez żadnych chyba żartów, albo może w końcu ten francuski żart będzie usłyszany. Nie, że raz explik. Dobra, kolejne pytanie, bo się niecierpliwi. Co myślimy o pandemii? Kłaczył pan za grubo pandemia, koronawirus. Że to syf. Ale przynajmniej można nagrać film w domu, a nie na dworze, nie? Na dworze w trzy osoby to byśmy dostali mandaty, bo dzieci nie muszą mieć, a my normalnie by nas chyba do więzienia wsadzili w obecnych czasach. Lepiej się nie wypowiadać o pandemii, bo szkoda strzępić ryja, idąc klasykiem. Kurde, pytania mi uciekły. Czy zapisuję suchary? A propos Black, że Savosa. Czy zapisuję suchary? No, staram się zapisać, znaczy zapisuję wszystkie, a później staram się znaleźć czyje. Paola, tu się ważne rzeczy dzieją. Czy zapisuję? Tak, zapisuję, później staram się je znaleźć, czy już były, czy nie były i wychodzi to gorzej lub lepiej, dlatego czasami się powtarzają, ale zwracacie na to uwagę, głównie stały rynkowiec, za co bardzo dziękuję, tu normalnie plusik. I dobrze, wtedy przynajmniej się można nadrobić, nie będzie tak, nie będzie powtarzane. Ej, oddaj łapkę na muchy. Czy jakieś suchary wymyśliłem? Tak, jakieś wymyśliłem, tylko aktualnie teraz nie pamiętam jakie. Też nawet bym nie chciał za bardzo mówić, bo to, że ktoś wymyśli za chwilę, w tym samym momencie ktoś inny mógł wymyślić, no to weź, nie da się tak, żeby to było, jak to powiedzieć... Szalona jednorazowa myśl, no nie. Po prostu na pewno komuś już tam w głowie kiedyś mignął, ale tak. Prosto odpowiadając, tak, jakieś wymyśliłem. Przeważnie przy mówieniu innego żartu nagrałem inny filmik od razu z czymś innym. Zaproponował Ankor Black. Co to za auto, w którym czasem nagrywam? To jest Nissan Qashqai. 5 plus 2. Czyli na 7 osób. To tyle. Czy kompry? White cheese. Oui. Czy lubię piwa ze starego browaru w Kościerzynie? Powiem tak. Byłem tam raz. Żona jeszcze tam nie była. Nie ma dobrych alkoholu. No, nie ma dobrych alkoholu. Nie no, alkohol jest dobry. Zależy, co się lubi. Tam teraz raz, że to jest zamknięte. Raz, że to jest zamknięte, a... Ej. Ton video fini. Raz, że to jest zamknięte, ten stary browar, a po drugie... Drogo trochę jest, a piwa są takie... Niekoniecznie. Ja nie jestem smakoszem kraftowych piw, także mi to nie pasuje. Dla mnie najlepsze piwo to jest... Tu bez sponsoringu. Harnaś. I tego nic nie zmieni po prostu. No, smakuje mi to piwo i już. Kiedyś Tyskie było dobre, ale teraz to już tam jest. Nie ma porównania. Kiedyś to było lepsze piwo. Dobra, dalej. Czułem kilka bier, Isi? Sosób bier. Tylko czułaś od pomasarę u... Zapytałem, czy żonie jakieś piwo tutaj smakuje w Polsce. Mówi, że Red smakowy. No nie powiem, ja też lubię smak Donsa. Ja też lubię smakowe piwa, ale... Ale najlepsze jest Harnaś. Gdzie to było? Dlaczego nagrywałem filmy po północy? No już się to zmieniło. Nagrywam dlatego, bo chciałem po prostu, żeby była cała doba na jeden filmik, żeby to było posegregowane. No i dzięki temu w sumie łatwiej mi było nadążyć, czy mam nagrane, czy nie mam nagrane. Teraz zdarza się, że jest jeden film na dwa dni, albo trzy filmy w jeden dzień się zdarzyły, bo zapomniałem, że już to nagrywałem, czy nie nagrywałem i to takie jest tego. No ale może się uda jakoś mi to w końcu ogarnąć, żeby to się nie przeszkadzało. Żeby było dobrze posegregowane i tak dalej, statystyka. Ale nie będzie już po północy, będzie raczej w ciągu dnia, tak jak teraz. No, bo tak.
C'est à propos film, ta vidéo, pourquoi je fais après à la nami. Czy orzechy od starego nerkowca smakują? No pewnie. Dawaj więcej. Na takie czekam. C'est à propos un person qui donne sa blague à moi tous les temps. Dlaczego nie schudnę i jaki ulubiony posiłek? No przepraszam, pytanie się trochę wyklucza, bo skoro mam chudnąć, to nie mogę jeść. A skoro ktoś pyta, jaki mam ulubiony posiłek i jeszcze mam chudnąć do tego? No ludzie, dajcie żyć. Nie, ulubione to byłby pizza i spaghetti. Eton, Meyer, Dine? Co spaghetti orzeźli sobie? No, spaghetti z mielonym, oregano, bazylia, czosnek i coś tam i to jest... A dlaczego nie schudnę? No, bo jestem leniwym ujem. I dlatego nie schudnę. Eciu, pukła czy papartia diet? Że masz. No, a żona czemu nie pójdzie na dietę? Bo lubi jeść. To kurde, no ja też. Dlatego ciężko będzie schudnąć z tego. W jakim języku rozmawiamy i ile się znamy? Znamy się praktycznie, teraz będzie 4 albo 5 lat. Kombiłem ten snurek od... Kato się. No. A 2016. No, 2016 chyba, także 4-5 lat jakoś. Ja nie wiem, czas tak spieprzał szybko, że nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym i jakoś tak będzie, 4-5. W jakim języku? Żona mówi typowo po francusku, ja mówię po polsku. Znaleźliśmy taki język pół francuski, pół angielski, takie coś. Ja przeinaczam słowa z angielskiego na francuski, zmieniam końcówki. Ona to rozumie, jej rodzina nie. No i tak samo ona po prostu stara się jakoś tak mówić, żebym to mniej więcej zrozumiał. Ale no, jakoś dajemy radę tam od słowa do słowa. W końcu muszę się nauczyć tego francuskiego normalnie języka. Co jest fini. Nie posto ten telefon z internetu. A żona się uczy polskiego, także jakoś to się zazębia i w końcu myślę, że po prostu przejdziemy i tak, ja będę mówił po francusku, ona może po polsku, się zamienimy całkiem rolami, no ale musimy mówić w dwóch językach, co by mała tu się ładnie rozwijała. C'est à propos que langue nous utilise. Je dis que c'est anglais, français, polonais, mélange. Było pytanie. Czemu nie kupię kamery? Czemu nie kupię mikrofonu? I czemu nie kupię jakiegoś statywu? Odpowiadam na wszystko. Bo to jest hobby. Nie zarabiam na tym. Po co mi sprzęt? Nawet za te 20 zł, tam ktoś wspomniał. Skoro można kupić z AliExpressu coś takiego za 3 zł. I na tym aktualnie stoi telefon. Widzicie? Cudo. Cudeńko. Stawiacie takie coś? Tu stawiacie telefon i normalnie baja. A mikrofon, telefon ma wbudowany i kamerę też. Także wszystko miodzio. Nie znaczy pojebanie. Rzeżas explique, pourquoi je pas chat. Rien, professional chose. Pulsa wideo. Ej, gdzie ty idziesz? A idź sobie. Na której ręce noszę pierścionek? Na lewej czy prawej? Na lewej. Na lewej. Bo to się witam, tu jest pierścionek, dlatego je nigdy nie widać. Dlatego nigdy nie widać pierścionka, bo to już się wita, jest sprawa. Bo na wybrzeżu we Francji i w jakichś tam różnych wielu krajach nosi się na lewej, bo to jest... Bo to się... lewa ręka, czy coś takie, czy ten palec właśnie idzie typowo żyła do serca i dlatego jest sercowo i to lepiej się przesądowo niby... Jak to nazwać? No, że taka linia miłości, takie coś. A z tego co wiem, to w Polsce, na Węgrzech i w sumie nie w dużo krajach nosi się na prawej ręce. To tam jest jeszcze stary obrzęd. Nie pamiętam teraz z którego roku, ale kiedyś nosiliśmy też na lewej. Dawno, dawno temu. Nie raz explique, que c'est pas à tous ter. Kosa kwa ciudi. Presk a tous. Sa droite. Ah, oui, oui. C'est juste à polona mon avis. No. U a du trape encore. Plus, oui. Czym się zajmuję i czy dużo energii wymagają ode mnie te filmy? Energii nie wymagają.
Bo jak widzicie, wszystkie filmy są pół minuty, minuta, czasami się zdarzy 5 minut. No tak jak dzisiaj, no to faktycznie leci już 15 minuta. No ale wymaga to dużo, no nie, no, tylko trochę przysiąść, posiedzieć, znaleźć kawał, powiedzieć i finito. Tak. A co? No, po prostu nie uważam, że musiałbym tutaj spędzać nad tym bardzo dużo czasu, no bo nie planowałem nigdy robić tego kanału profesjonalnie. Jakbym kiedyś planował profesjonalnie ten kanał zrobić czy coś, no to wtedy faktycznie filmy by były większe, lepsze, wiele lepszej jakości i z tymi mikrofonami, nie? A tak? Damy radę chyba, co? Sawej, a propos Energy Assist Video Prąd, boku ten spór ma. No. A co robię na co dzień? Co, no pracuję na etacie. No i co? Nie powiem w czym, ale dokładnie, no po co? Myślę, że to nikogo nie interesuje. Co prawda fajnie byłoby być szefem własnym szefem, wtedy bym mógł zawsze go opierdzielić, że jest niedobry, w lustro patrząc, a tak, no nic nie powiem. Że dik, że strawę, a normal, par, trawaj. Pa, kompaniuszos. Ile mam lat? 28. Czy jaką miał aż? Czy wyparle? Don't think of as a Mais j'ai vraiment l'aime. Ah, papa les vient. Co to żadi? Papa, parlez cette fois. No, żony pytam ile ma lat. Mam nie mówić, ale już powiedziała, że 25, także ojej, powiedziałem. Ah, j'ai fait un secret. No, że wiek kobiety jest sekretny, dlatego nie mówię, że 70, tylko 25. Dobrze, tego nie rozumiem. Co robię poza YouTube? No to właśnie jest to, że normalnie nic. No, siedzę w domu, pracuję, wracam, piję to piwo i spać. Normalne życie. Ekwaciufa pre YouTube. Netflix. No. A żona oprócz YouTube'a Netflixa tylko ogląda i to jest wszystko, co robi w życiu. Zapytałem, odpowiedź. J'occupe toute la journée aussi. Je I że pense się que mało je zajmuje, regarde télévision. ale mała w połowie śpi, to tam. Już nie będę aż taki. Czemu w ogóle robimy pytania, odpowiedzi? Kogo to interesuje? Cóż, kogoś jednak zainteresowało, skoro mam tutaj kilka pytań. A czemu? Żeby odpowiedzieć na te pytania tym osobom, które są zainteresowane. Pytanie paradoks, bym powiedział, no ale każdy miał prawo zadać, co chce. Czy będziemy robić YouTube rodzinny albo więcej żony na filmach? Czy będzie? Czy seret plus asa video a future u familia video u kłaczy pons? Oui, c'est ouvert. Jak chcecie, możemy robić więcej filmów z udziałem żony, ale małej nie będziemy w to mieszać, bo. No bo nie. Je juste pense à ta Będzie miała jeszcze czas proposition. na to. Je juste pense à ta proposition, mais j'ai jamais motivation pour faire. Mais on verra bien No. future. Żona nie ma motywacji na to. Nie Nie. ma się co dziwić. Nie ma oglądaczy, widzów. To nie ma motywacji, co jest proste. Ile czasu będzie trwać kanał? Ciężko powiedzieć, ile czasu będzie ten kanał trwać. Ponieważ sam kanał nie miałem na to za bardzo takiego pomysłu, żeby tu ciągnąć to w nieskończoność, czy faktycznie. Aktualnie myślę nad tym, że jak będzie 1000 odcinek, skończą się suchary. Raz. Nie będzie mi się pewnie tego chciało robić, bo teraz już i tak leci prawie 800, już za chwilę będzie, to już prawie te 3 lata. Odzew malutki. Ja tam za bardzo też nie wrzucam tego nigdzie, nie reklamuję nic ten. Widać, że to jednak, jak mówię, profesjonalnie tego nie było robione, tak? No to po prostu jest, bo jest. Bo mi się to na razie podoba, a nie chciałbym, żeby było coś takiego, że będzie ten 1000 i powiem, a będę robił kolejny 1000 i wtedy motywacji nie będzie w ogóle, nie będzie mi się chciało robić i będę na siłę to robił, a na siłę nie chcę tego robić, bo co to jest za sens coś robić, co nie sprawia frajdy w życiu? Po co?
No na cholerę. No sami się zastanówcie na moment. Po co to robić, jak coś nie sprawia frajdy? Kładź palić za panką chwilę. Ready. Ke? A propos kombiont tempsa Chanel Sere Exist. Ready ke? Konżaj Angkor Motivation, Sisa Essa Mil, epizod, że Polska, że Serafini. Parzenę wypowiedź Fatigue e Fasz Purfesa, plus e plus, oui. Jest, pisałem mankę z obie psa, podoba, wiem, dobrze. No właśnie, dodatkowo, że to jest typowo hobby, nie daje pieniędzy ani tego, po prostu to traktuję typowo jako zajęcie po pracy w wolnym czasie. Mam okazję, chcę nagrać, nagrywam, wrzucam, proszę, oglądacie, korzystacie. Tyle. Jest fini? Nie wiem, czy akelkę kaszczę ankor, keczy pąskę, że ubli. No, to jest fini, że pas. No cóż, to by było chyba na tyle. Już dzisiaj jest fini, au revoir, uczyło federalnie blag. No i tak jak mówiłem na początku, ten ostatni suchar do filmu, bo będzie dzisiaj po prostu odcinek i pytaniowy, i suchar jeszcze na końcu, żeby nie było, że ktoś jest poszkodowany. A ja zaoszczędzę miejsce na telefonie. Just like you sound error, can you respond as a question? E, a bientôt. O, no, i żona mówi, że ma nadzieję, że cieszycie się, że w końcu po takim długim czasie jest nagrany ten odcinek. No i że do zobaczenia. Pa! No, pa. A teraz suchar, ostatni. Halinka, a twój mąż chodzi do roboty? Pewnie, że tak. A co, ma nie chodzić? No i prawidłowo. Ja swojemu też na autobus nie daję. Nerka. No, to było na tyle. Nereczka.